Jasne. No ma nagrodę, ma medalcję przynajmniej. To Lara, co ty kukia ladacznico robisz? Mówię, że to jest na czas. Adelcio. Tak ja mam, jak mam zdążyć zabrać Delcie i muszę to zrobić. Lara, co ty... Ej, a tutaj się nie da wyjść normalnie? Da się. Myślę, że to jest... Aha, tu po to są te podeszwy, że... No, dobra. Chyba sobie Delcie odpuścimy, wiecie, bo mi się nie chce powtarzać 20 tysięcy razy tego samego. Delcie, wybacz nam. Odpuść... A nie, bo jeszcze tutaj wracamy, to nie, to jej nie zgubimy, ona... Myślę, że tutaj jeszcze będzie, a będziemy wracać. Szybciej, szybciej, szybciej. Gdzie my jesteśmy? A, tutaj z tą niby trudną pułapką. Dobra, szybciej, 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 szybciej. Tak, używamy tej dźwigni i zaraz za nami będą lecieć te kolce. Wiecie, to takie ścianowe kolce. Ścienne, ozdoba, ścienne kolce. Bez problemu zdążymy. O. Tutaj nam się bagno wlało. No niestety. I oczywiście sufit na nas będzie spadał, więc. No więc. Trzeba być ostrożnym. No widzicie. Zabrał mi trochę życia, ale chyba przeżyję. I mamy drugi kij Ganeszy. No No to tutaj chodzi do cholery. Tak, ja mam tutaj iść. No Lara, weź się rusz. Szybciej, szybciej, bo zaraz zginiesz. No fajnie. Po co mi giniesz, no? Może to nie z tej strony, już nie wiem. Albo mamy użyć, wie... Tu już nie ma, nie ma tych. Nie ma tych rzeczy właśnie. O, chyba tylko tędy da się wyjść. Dobra, wychodzimy. Mamy drugi kij, kij może. Mamy drugi klucz Ganeszy, także... Możemy użyć właśnie... ich, żeby otworzyć tą... bramę. Tutaj nic nie ma ciekawego. Lecimy. Dobrze. Słyszę pułapki. Na prawo czy... O, flarki. O nie. To będzie kula, gdyby te flary chyba, nie? Coś takiego. Ile czasu już gramy? 31. Dobra. Weźmiemy, może nam się uda przeżyć. Dziwne. A, przeżyliśmy. Ha, ha, ha. Tak, teraz mamy dwa wyjścia, prawe i lewe. Nigdy nie pamiętam, które wybierałem, więc wybierzmy tym razem lewe. No. Fajnie. Wolę już prawe jednak wybrać. Dobra. Nie wiem, czym się specjalnie różni. Zaraz zobaczymy. Małpy! O nie, kula. Gdzieś leci. Gdzie my jesteśmy? O, tutaj. Dobra. Zostaw, zostaw to małpa. Trącę im się do interesów. Dobra, bierzemy Delcie. Jakieś posążki tam były. Dobra, już się bałem, że zginiesz, Laro. I lecimy na dół. Dobra, używamy kluczy. Pierwszego klucza Ganeszy. Drugiego klucza Ganeszy. I drzwi stoją przed nami otworem. I tu jest taka czasówka. Bardzo fajna, bardzo ją lubię.
Jeszcze czek, to rzucę w ogóle do niego. No, ja się nie słyszymy. I tu jest takie kolejne miejsce. Jeju, o, pan już słyszył. Dobra, ja mam medal, co już widzę. Bierzemy dalcie. To jest też jeden blok do wysunięcia. Żeby się dostać na górę. Tak, dobrze. Kurczę, która jest godzina? 19:08. Jestem głodny. Bo jest taka fajna misja w Mass Effect. Jestem w... Czekajcie, jak to się nazywa ta planeta? Ilos, może. No taka fajna, gdzie trzeba zwerbować zabójcę i egzekutorkę. Jak ktoś grał, to wie! O Jezus, to są kule, zapomniałem. Jest bardzo, bardzo fajna. Tak, i teraz tak, tutaj... Po lewo coś było i po prawo też coś było, ale chyba to samo. Może po lewo było coś lepszego. Szybciej, szybciej, szybciej! Szybałem, dobra. Tak, koszmar. Straszne! Dobra, to jest tak jak z tamtym. Myślę, co nie trudnego. Tylko dosyć czasem długo. Szybciej, Lara. No i widzicie, po kłopocie. Czas na zapis. Bo zaraz drugi na nas czeka. Znaczy, drugi nas czeka. Inaczej. No. Aha, chyba, że musimy wziąć tą szablę. Ta szabla nazywa się... Sejmitar. No, a drugi może by się ożył. O Jezu. Lara, weź go ożyw, proszę cię. Mamy naboje, no od razu je zabieramy. Czemu on nie chce ożyć? Chyba, że musimy włożyć tam, wiecie. Ten sejmitar. Ale tam jakaś złodzianka, jak widzę. Wkładam sejmitar. Nie, tutaj sejmital. O, żył w międzyczasie, dobra. Miałeś taki nalot z góry, to jest. No. O, i pan. Tak. I co on nam zostawił? No wiesz, to Larka, no. No Lara, no. No Lara, wiesz, to do cholery, no. Dobra. To jest co? Dwa... Nie, dwa sejmitale. Nie wiem, czy to jest C, czy to jest E, bo teraz tak zwątpiłem. Albo tam jest E, albo tam jest C. O, to jest to pytanie, dobra. Chyba albo to są sejmitale, albo z je, albo z kiemitale. Nie wiem, jak to czytać. Jeżeli to jest sejmitar, bo tam, jeżeli tam jest E, to jest sejmitar, jeżeli nie, to... Jakaś dziwna nazwa. Dobra. Już gramy. 40 parę minut. Dobra. Dobra. Wkładamy tutaj jeden sejmitar. Do... Chyba ten będzie. Nie. Wiecie co, bo większość ludzi się pyta, czemu to jest tak, że ona nie chce tego przyjąć. To już niby identycznie wygląda. Ja mam wrażenie, że to może dlatego, że jeden jest do prawej ręki, a drugi jest do lewej ręki, jakoś wiecie. Może dlatego. Albo mi się zdaje, nie wiem. Dobra, drzwi nam się ładnie otworzyły. Być może ja się mylę, ale mam takie wrażenie, że jeden jest do prawej ręki, a drugi jest do lewej ręki. Tam chyba nic nie było. Tak, o nie, tu jeszcze to. O Jezu, to jeszcze długo, kurde. Jestem głodny. Czy masz komputerku, wytrzymasz jeszcze, nie? Dobra.
Tutaj coś było. A nie, tutaj kolejny ten stwór będzie. Drugi. No. Muzyczka. Mamy klucz. Ganeszy. Ten facet tak lewituje. O, jest. Jest pewnie jakiś, nie wiem, przeklęty czy coś takiego, dlatego tak lewituje. Nara, weź zabij go. Dobra. Teraz on już chyba nic nie zostawia. Bo ogólnie potrzebujemy, z tego co pamiętam, to właśnie trzech kluczy. O, ten ma flary. Dawaj flary, dawaj flary. Jesteś mi winny flary. Dziękuję. Dobra. A nie, to dobra, to potem. Tak jakby tam będziemy wracać. Dobra, to nie. Mamy jeden kluczek, to klucz, a potrzebujemy trzech. Także no. Jeszcze potrzebujemy dwóch. A te klucze jak się nazywają? Też kij w Ganesia. Czy w Ganisia. Dobra. Widzicie, potrzebujemy... O, Delcia jest. Widzicie, potrzebujemy trzech. Mamy jeden, więc jeszcze dwa. Prosta matematyka. O nie, to jest to głupie miejsce, którego tak nie lubię. To jest taki z prądem, takie jest, że prąd nas ciągnie na te kolce wredne. Dobra, sprawdzę mikrofon. Musimy tutaj, o, tak zrobić. Nie! Nie, 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 o, nie, 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 dalej, dalej. Och, już się bałem. Tak, tak, byśmy najechali, może zostalibyśmy nadciągnięci na te kolce, to logiczne, żebyśmy zginęli, nie? Teraz już chyba może normalnie, ale zapiszemy na wszelki wypadek. Dobra. No, zabrało nam coś tam życia. Mamy drugi klucz Ganeszy. W ogóle, bo tutaj tak, nie pojawiają się, jakie przedmioty zdobyliśmy, ale widziałem gdzieś w internecie wersję taką, jak powiedzmy w cudzysłowie, pierwotną tej gry. Gdzieś tam było, nie pamiętam gdzie. O, drzwi nam się otwierają. I tam było, że pojawiają się jakieś przedmioty zdobyliśmy. Zapalamy flary. Co dziwne. A, może nie słyszycie, nie widzicie, ale ten na kolce z góry jadą, tak, bo musimy się pospieszyć. A już? Aż tak? Jezus, no. Cholera, bym się zaciukały, bo mnie. Nie dotykaj mnie drzwi. Proszę cię. Dobra, mamy trzy klucze Ganeszy. Już używamy je. Dobrze. Szybciej, 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 szybciej. Pierwszy klucz Ganeszy. Dzisiaj wyjątkowo długo nagrywam, a jakoś tak gardło mnie nie boli. Cieszę się z tego powodu. Drugi klucz Ganeszy. Ciekaw jestem w ogóle, co to jest, kto to była ta Ganesza, bo to chyba ona, byta. Może jakaś bogini, królowa, nie wiem. Sprawdzę sobie potem w internecie. Chyba, że wy wiecie, to napiszcie mi w komentarzu. Byłoby miło. No tak, no i to będzie cutscenka. Także... Obejrzyjcie sobie ją. Myślę, że nie będę wam się wpieprzał. Jest dużo... W ogóle tutaj rozmowy nie ma oprócz ha, 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 ha. Myślę, że to dosyć głośno. Mhm. No, Larzyś mi się jeszcze udało, a ten znajek zwiewa. Ale nie bójcie się, znajdziemy go i zabijemy. O, idziemy. Lara coś zauważyła. O nie, to motor! Tam kład, nie cierpię go. W ogóle nie lubię wszystkich sprzętów jeżdżących w Tomb Raiderach. Nie jestem w nich dobry. Tak, i ukończyliśmy planszę Temple Ruins.
Graliśmy 51 minut 50 sekund, zebraliśmy 2 z 4 sekretów, zabiliśmy 29 przeciwników, 29 przeciwników, zużyliśmy 782 naboje, trafiliśmy 520, zużyliśmy 3,0 apteczek, czyli 3 duże apteczki, przeszliśmy 4 km i 34 metry, albo 340 metrów, nie wiem. No to dobra. No to tak. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zachęcam do komentowania i oceniania i żebyście tak może od czasu do czasu subskrybowali, nie? Jaka ma tam być głupotka, także no. Dzięki za oglądanie i cześć!